Siemaczku, siemaczku, mordeczki, a dziś pokażę wam, jak zarabiać albo nie zarabiać. Ogólnie, jeśli chodzi o moje zarabianie, to nie jest jeszcze taki nauczony, nie jestem w zarabianiu w FIFA. No ale coś tam próbowałem zarobić. Czy mi to wyszło, zaraz się przekonacie. Troszkę pozmieniałem skład, tak on się prezentuje. Znaczy bardzo nie podmieniałem, dodałem tylko manę do składu, szukali jak zawsze jest, to Dibo grałem pierwszy mecz, naprawdę fajny jest, naprawdę jest dobry. Jak sobie jeszcze troszeczkę pohandluję i będę miał jakiś tak większy profit, to sobie zakupię Dialota na prawej obronie, nie? To będzie fajnie, bo on naprawdę jest spoko kartą. Patrzyłem na jego statystyki i wygląda naprawdę fajnie. Jego cena wisi ogólnie troszkę tak dziwnie, bo kosztuje 80 tysięcy, nie? Wiem, że mnie na niego stać, ale ja nie chcę go kupować na razie, ale tak to się prezentuje. Nie wiem, może go kupię, może nie. Zobaczymy. Dobra. Jeśli chodzi o mój pierwszy handel, jaki był, no to tutaj sobie zacząłem handlować srebrnymi kartami. Pewnie zapytacie, jak. No to zacznijmy od pierwszej metody, która jest w sumie najprostszą metodą. Bierzecie srebrną kartę Premier League, no i szukacie tak do 700, nie? Tak, no 550 też jest bardzo dobrze. Jeśli wam uda się takiego duna na przykład za 400 wziąć, bardzo dobrze, bo macie proficik naprawdę fajny, no bo tam macie te 450 monet, czyli naprawdę spoko profit. No i sobie tak snajpijcie, 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 snajpijcie. No i jak wam się pojawi, na przykład jest taki Batland, jest taki Rodak, to ich bierzecie. Może wam jeszcze raz pokażę. Może jeszcze posnajpimy sobie inną kartę, bo nie chcę coś tak kupować na oślep. Na przykład macie takiego Benteke. Teraz nie wiem, czy coś z niego zarobię, no ale pokażę wam. Macie takiego Benteke, no niestety tutaj nie uda mi się jakoś bardzo zarobić. I patrzycie na rynek, taki Benteke kosztuje z 1000 monet. No to zarabiacie tę stówkę na takim właśnie Benteke. I tak sobie patrzycie, czy są jakieś fajne karty na rynku. Jak są, no to je kupujecie, sprawdzacie cenę. No i macie profit, Czekacie, aż się sprzeda, no jest naprawdę fajnie. Najlepiej to działa na środkowych obrońcach. Jeśli chodzi jeszcze o jakie ligi wam polecam to robić, no to jeszcze tak. Polecam wam robić to dla Ligi Santander, to też tutaj też fajnie to wygląda. Na przykład macie takiego Panzo za 400 monet i widzicie, że kosztuje na rynku 950. Wystawiacie go 850 monet na przykład. No i znowu macie podwyższony ten. Sprzedajecie, macie zysk. Tak samo taki Son. Kupiłem za 650, patrzycie, 850 na rynku, sprzedajcie, no i macie 800 monet, no i macie zysk. Kolejnym sposobem, który jest praktycznie teraz niemożliwy, bo jest po prostu bardzo trudny teraz, znaczy jest to łatwy sposób, ale jest to tak, trzeba szybko robić, no a niestety to nie jest aż takie hopsiu. Czyli oczywiście snajpienie sobie rzadkich złotych kart. One obecnie kosztują 1200 monet. Przez co każdy jest snajpi? Udało się Pacheco wysnajpić. No i sprzedajecie takiego Pacheco za 1200 monet. Macie właśnie 200 monet zysku. Co jest naprawdę spoko ceną. 200 monet zysku zawsze się wam przyda. Zawsze to 200 monet, bo w handlu, znaczy jak mówiłem, nie jestem jeszcze doświadczony, ale w handlu chodzi o to, żeby się cieszyć z najmniejszych korzyści. Kolejny sposób jest następujący, który też robiłem. I ten sposób albo wam wypali, albo wam nie wypali. Ale najczęściej wam wypala. Bierzecie takie Comebol Super Americana karty,
I licytujecie po te 150 monet, nie? Licytujecie po te 150 monet, to wam wychodzi cały skład około 2000, więc naprawdę spoko. No i bierzecie do SBC ligowych Super Americana, no i przepalacie w takim SBC o na przykład małą srebrną paczkę Bigarzy Prime. I jak na przykład właśnie tam się znajdzie taki obrońca z Premier League, macie korzyść. A teraz wam pokażę, co ja jeszcze tu mam. Widzicie, paczek ho poszedł. I tak samo robiłem z tymi kartami wszystkimi. To te karty, większość z nich są trafione z paczek. Idu jest znacznie wylicytowany. Tak samo ten Henderson. I widzicie, na rynku mam bardzo dużo jeszcze inwestycji. No, mam troszkę ich jeszcze, jak sami widzicie. Tu mam tych, te karty jeszcze. Kolejną inwestycją jest sprawdzanie meczy Ligi Mistrzów i kupowanie karty Ligi Mistrzów. Kupujecie takie karty po 1400 monet z Liverpoolu na przykład i czekacie, aż one podrosną. Obecnie na przykład jestem już zarobiony tutaj 300 monet, jakbym chciał już go sprzedawać. Ale czekacie, jak będą wszystkie SBC związane z Ligą Mistrzów, bo będzie obecnie chyba we wtorek Liga Mistrzów SBC. No i macie tutaj, kupujecie te karty, czekacie z ceną, sprawdzacie sobie tak samo. No, no i tutaj już macie przykład, który jest niezbyt, jest taki, żebyście wy używali, chyba że chcecie oczywiście. Czekacie na mecz Barcelony, ceny idą w górę, kart Barcelony, no i wychodzicie z zyskiem, chociaż no na to musicie poczekać. Tak samo jest z rzadkimi kartami, naprawdę się to opłaca robić, ale zobaczymy, jak będzie stała później cena tych kart. No i właśnie jeśli o to chodzi, to tak to wręcz wygląda. Wiadomo, niestety handel nie robi się go szybciutko. Handel musicie czekać, aż się, w handlu musicie poczekać chwilkę. Na przykład nie zarobicie od razu kupy forsy, jeśli chodzi o karty takie z paczek. Sami widzicie, że te karty muszą się najpierw sprzedać. Co wiąże się z tym, że niektóre karty sprzedają się dopiero po nawet tygodniu. Czyli no troszkę trzeba poczekać, no ale myślę, że warto poczekać sobie te 3 dni albo nawet mniej i później sprzedać te karty. I nie tylko ja tak robię, już wam podaję nazwę kolegi YouTube'owego, który, co jest, który też bardzo to dobrze robi. Na przykład pożyczyłem sobie od niego sposób z sumę Amerykanami, nie? Z tymi kartami. Już wam podaję cel, już wam podaję, jak on się nazywa. Dokładnie, dziękuję. Adam Kosobucki, przepraszam, źle przeczytałem. Adam Kosobucki naprawdę fajnie to też robi. No i czekacie z takimi kartami, albo sprzedajecie od razu. Najlepiej wystawić, one będą się powoli sprzedawać. Sami widzicie, że już mam 79 tysięcy, czyli te karty się naprawdę sprzedają. Na przykład teraz się sprzedał ten Benteke, którego kupowaliśmy, bo chyba tam 800 go kupowaliśmy, nie, jakoś tak, co nie? Tak, ale naprawdę polecam wam ten sposób, tylko naprawdę on jest, no jakby to powiedzieć, kurczę, monotonny, o. A teraz sposób, do którego w ogóle nie jestem przekonany, ale to robię pod tylko i wyłącznie pod odcinek, ten sposób zrobię. Wydam 5000 monet na złotą paczkę. Przez to, że karty są złote, ceny poszły w górę. I teraz wydam te 5000, co jest głupie, ale wydam.
i spróbujemy z tego zarobić. Tak, wydaję 5000. Czy będzie coś dobrego? Miejmy nadzieję, że będzie chociaż rzadka karta. Czy będzie rzadka karta? No właśnie. Właśnie dlatego nie polecam tego sposobu. Tego sposobu w ogóle wam nie polecam. No ale czasami jak macie szczęście zarobicie. Na przykład widzicie, ja jestem z tym stratny trochę niestety, ale no cóż zrobić. Pokażę wam jeszcze ostatni sposób. Niestety tu straciliśmy trochę, ale no to jest ryzyko. Naprawdę to jest ryzyko. Jedną paczkę otworzycie, no to nic wam nie poleci, ale na przykład jak będziecie otwierać kilka tych paczek, co i tak wam nie polecam, bo lepiej już sobie tak naprawdę snajpić, niż to robić. Naprawdę wam tego nie polecam, tych otwierania paczek za 5000, bo to jest tylko strata pieniędzy, a jeśli chcecie wyhandlować, to naprawdę sprzedawajcie te srebrne karty, bo to ten sposób jest po prostu taki, no jakby to powiedzieć, słaby jest ten sposób, chyba że macie szparta w paczkach, no to wam polecam. Ale jeśli nie macie oparte w paczkach, to wam w ogóle tego nie polecam, bo to jest naprawdę beznadziejny zarobek. Nawet nie macie tu zarobku tak naprawdę, to jest nawet strata bym powiedział, więc no, ja jak straciłem tak naprawdę, tak straciłem 2000 monet, nie? No niestety, no cóż zrobisz. Kolejną i ostatnią propozycją, w sumie mam jeszcze dwie. Ostatnie. Macie pracowników z Francji. No i widzicie, że Francuzi kosztują dużo. Co nie? No to kosztują dużo, ale wy możecie sobie ich nic nie zrobić. Dobra. Na przykład macie takiego Brazylijczyka, nie? Brazylijczyk, nie ma Brazylijczyków. Albo na przykład zobaczcie, ceny Niemców. W sumie to jest zły przykład, ale no zobaczcie. Macie takiego gościa właśnie z takich lig. I szukacie sobie, widzicie, że z Premier League chyba nie ma praktycznie. Widzicie sami. Jurgen Klopp. Co nie? No i ten sposób już może nie być zbyt dobry, ale mimo to możecie go spróbować. Jeśli mi się uda to ten sposób, to wam go po prostu o tym wam poinformuję, że ten sposób mi się udał. Co nie? To was poinformuję. Ale wątpię. No i widzicie, no i sprzedały się te jedna złota karta. I powoli tak się sprzedają. A, jeszcze jedno. Pamiętajcie, że jak macie dużo inwestycji, to musicie się liczyć z tym, że macie zapełnioną listę transferową. Przez co jak otwieracie paczki, macie zajęte miejsce na liście transferowej, niestety. No i macie właśnie takiego Orala. No i go wystawiacie. Podajmy za te... Żeby też nie przesadzać, nie, bo one się muszą sprzedawać za te kilka monet. Tak samo macie z takim Abelem, nie? On kosztuje 200 monet, no ale jak go zamiecicie na Premier League, to go sprzedacie za te 600 monet. Mimo że ja teraz to robię, a to był mój trener, no to tak właśnie to działa. No i ostatnia z ostatnich inwestycji oczywiście, no, no wiecie z czego, nie? Tak, dobra, spokojnie. Ostatnia rzecz, czyli kupowanie karty i sprzedawanie jej na innej pozycji. O co mi chodzi? Macie takiego złotego obrońcę na prawej obronie. No i co z tym prawym, tym LCS-em, nie? No inaczej może, nie wiem. Widzicie, że taki szkof chodzi po tyle. Nie? Kupujecie tego skowa. Tego właśnie, o.
No i patrzycie, ile kosztuje jego karta na lewej obronie. No i widzicie, że jego karta na lewej obronie już jest. Czyli no, na przykład ta inwestycja już wam się nie opłaci, bo inny youtuber ją robi, albo inny gracz. Ale na przykład jest jeszcze jedna inwestycja, którą podaje ten youtuber, który ją przedstawił. Macie na przykład takiego... Wchodzicie sobie... Dobra, nieważne. Cicho. Macie na przykład... O, dobra. Widzicie, że na przykład macie środkowego... No, Espo. Bierzecie takiego Espo. Albo może być też inny piłkarz, nie? To zależy, jakie macie style gry. Ja podaję, że mam Espo na SN. No i na przykład potrzebujecie do takich wyzwań. Na przykład macie tu... Ktoś potrzebuje do wyzwania Lanciniego na przykład na napastniku, nie? Albo Promesa na napastniku. No to macie takiego Promesa na napastniku. Na Espo, przepraszam. I patrzycie, że on kosztuje bardzo mało. No to patrzycie, dajcie mu styl gry, zmianę pozycji znaczy oczywiście. No i patrzycie, ile kosztuje. Widzicie? 2400. I sprzedajecie za te 2000 bodajże. Tak, dobrze mówię. Czyli patrzcie, kupujecie tego Quincy'ego Promesa za 1300. Wysyłacie go do klubu. Dokładnie. I patrzcie, co robicie teraz z tym Quincy Promesem. I nie mówię, że Quincy Promes jest tu dobrą opcją, bo nie testowałem jeszcze tego sposobu. I w kolejnych odcinkach Ultimate Team FIFA wam pokażę, czy udało mi się zarobić na Quincy Promesie. Czy to jest inwestycja warta. No i macie tego Quincy'ego Promesa, co nie? No to... Wysyłacie go na listę transferową. Możecie od razu sprzedać. Ja tutaj tak średnio to zrobiłem. No i bierzecie tego Quincy'ego Promesa i sprzedajcie go za 2000. No i macie korzyść 700 monet. I to są te wszystkie inwestycje, które wam dzisiaj pokazałem. Możecie oceniać, które inwestycje są ok, które są niezbyt. Mi się na razie nie udało mi się jeszcze tak zarobić, ile bym chciał, ale wam ja spróbuję to zrobić dobrze, tak żebym zarobił. Ale jak będzie, czy zarobię, to się przekonacie w kolejnych odcinkach, czy zarobię. W sumie to był odcinek taki specjalny, no bo wiecie, my handlem się na tym kanale nie zajmujemy, jest dużo lepszych od tego kanałów. Na przykład właśnie Cozy. O, patrzcie, jaka oferta. Kurczę, dobrze, że akurat teraz patrzcie. No i go sprzedajecie za te, ile? 850, no to sprzedajcie go za 600. To akurat bardzo dobrze udało mi się to zrobić. No i widzicie, że naprawdę większość z tego, co pokazuję, jest spoko. I właśnie wam polecam chociaż spróbować handlu, chociaż spróbować, bo możecie naprawdę łatwo zarobić. Ale jak w moim przypadku widzieliście, to za 5000 te paczki można też niestety stracić, nie? Więc to jest albo będzie git, zarobicie, albo nie zarobicie i stracicie, nie? To zależy od, w sumie, od kart, które wystawiacie tak naprawdę. Na przykład macie właśnie, jak mówiłem, tego SO, no to macie git, macie zarobek, nie? O, widzicie, Pietresa, 650. To jest ostatni już dzisiejszy przykład. Więc tak.
No i tak to wygląda. Tak wygląda handlowanie. I widzicie, że to działa. Patrzcie. Widzicie, że to działa. Macie wszędzie tu zarobek. I później, jak zarobicie sobie te pieniążki, no i możecie wtedy sobie łatwo kupić fajnego piłkarza, którego chcecie przetestować. I nie pytajcie mi się, na razie mi się nie pytajcie, ile mi się udało zarobić, bo na razie zarobek mój jest testowy. Więc no, ktoś sprzedał się i mam 2000 końców tylko. Nie wiem kto, bo mi 2000 końców przybyło. A, dwie karty, czyli nie promes. I widzicie, że tu mi się sprzedał ten lewy obrońca, którego przed chwilą sprzedawaliśmy. Tak samo ten Hyper. Jakoś tak, dobra, przepraszam. No ale, no i macie wszystkie te sposoby. Mam nadzieję, że pomogłem. Zobaczymy, czy uda się zarobić. I co? To na tyle na dzisiaj. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie kolejne odcinki z handlu, to nie wiem, kiedy będą, ale mam nadzieję, że wam się po prostu odcinek podobał. Trzymajcie się, no i na razie. Cześć. Siema.